Informowaliśmy, że żółżowiec Przemysław Pawliski nie przyjmie mandatu radnego. Następna w kolejce była Wanda Nawrocka, która zdecydowała, że radną zostanie. Rafał Zalesiński był jednym z radnych klubu PL18. Wygrał konkurs na prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i złożył rezygnację z pracy w Radzie Miejskiej. Radnym nie chce być żużlowiec Przemysław Pawlicki, kolejny po Rafale Zalesińskim. W tej sytuacji do Rady Miejskiej może wejść Wanda Nawrocka. Poinformowała nas, że jest gotowa przyjąć mandat radnej. W tej sytuacji w Radzie Miejskiej może być już pięć kobiet.